Siedzę sobie na razie i robię. O kurde, jaki tekst. Należy respektować prywatność innych. Należy myśleć przed pisaniem. Z dużą władzą wiąże się duża odpowiedzialność. Brzmi jak jakiś tekst o superbohaterze. I zainstalowaliśmy sobie program OPI. OPI jest bardzo ważny. Cały czas jesteśmy w systemie OpenSUSE. Jak wygląda? OBS się pobiera. Dobrze. No. No to teraz zobaczymy, czy się. Dobra, zobaczymy, jak to się. Aha. Albo zadziała, albo ja czegoś nie potrafię. O, zadziałało. Te jedziesz. A. Dobra, bo się pomyliłem. Kurde, tak to jest, jak się nagrywa i. Dobra, skopiujemy sobie. Trochę zrobimy to niekulturalnie, bo ja tak nie lubię robić. Pyk. I teraz jest. I Enter, i mamy kodeki. Dobra, więc. O, mamy kodeki. Tak. Zgadza się. No i idzie, instaluje się. Kurde, ten program OPI to naprawdę jest ciężki, ale można się tego nauczyć. A jak tam OBS? Nie wiem, co tu się odpierdala, ale się cały czas nie chce zainstalować. Nie, a coś się zainstalowało, dobra. Skoro się zainstalowało, to uruchamiamy. Zobaczymy, czy się faktycznie zainstalowało, czy się. Mamy! Pod lokalnie jest istotne, dobra, nie optymalizuj lokalnie, będę strumieniować, bo ja na tym komputerze nie będę strumieniował. 60, dobra, 1080p. Ustawiamy, tu się wszystko jeszcze robi. Nie, no bajka, no to powiem, że system SUSE to naprawdę można sobie nieźle zoptymalizować. Wszystkie, dobra, zostaje 22. No oczywiście, że tak. Instalujemy dalej. Dobra. Tu się zrobiło. Zastosuj ustawienia. No i mamy OBS. Jest, mamy OBS. Mamy OBS. Dobra, OBS-em się później pobawimy. No dobra, tu jej kończymy. Na razie to będzie tyle. Co tu mamy? Całkowity rozmiar pobrania. Tak, pobierzemy. Niech się pobierze wszystko. No i. Pakiet jest już zainstalowany. No i dobra, brak. No i dobra, skończyliśmy. Pyk. Pyk. Jeżeli chodzi o Steam, to będę musiał wyciągnąć dysk i go sformatować, bo coś z Steam się nie chce dogadać z dyskiem. Ale to jest normalne. Uruchom ponownie. Powiem wam szczerze, że zainstalowanie OpenSUSE nie było takie trudne.
No dobra, no i tu kończymy.